Cześć, siema, z tej strony Goldzor, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Paczkami po chwałę. Na samym początku chciałem was bardzo zaprosić na kanał użytkownika TwiFido, który wykonał dla mnie intro oraz outro. Bardzo serdecznie zapraszam was do obejrzenia jego prac. No i jeśli wam się podobają, do zasubskrybowania, a kto wie, może zrobi i on intro dla was, więc serdecznie jeszcze raz zapraszam na jego kanał i jeszcze raz mu dziękuję. A teraz już możemy przechodzić do drugiego odcinka. No i jak zapytałem w poprzednim, czy mam otwierać te cztery paczki, napisaliście, że tak, zdecydowana większość, że tak. No to otworzymy cztery paczki po 7500. Mieliśmy 1361 monet, jak skończył się pierwszy odcinek. 30 tysięcy doładowałem, żeby móc otworzyć te cztery paczki. Z tego względu, że ten kod na paczki po prostu dałem koledze. W ogóle o tym zapomniałem, że dałem go koledze i był już po prostu zużyty. Więc no, żebym dotrzymał słowa, że otworzę te cztery paczki, to otwieram w tym momencie po prostu za końcy, ale nie martwcie się, to wygląda tak samo, tylko że otwieramy za końcy, więc... Więc pierwsza paczka przed nami, a w niej trafiamy... Nikogo dobrego, mamy... No, oczywiście mamy złotych zawodników, to jest ten plus. Tyle, że ani Ibiszewicz, ani Nordwajd, ani Zoet, to nie jest to, czego szukam w tym momencie. Oczywiście wszystko do klubu. No i przechodzimy do drugiej paczki. Tragiczna paczka. Ja tu mam naprawdę nadzieję, że wzmocnię swój skład jakimiś dobrymi zawodnikami. Alaba. Alaba tym razem, no proszę cię, Alaba, daj mi kogoś przyzwoitego. Alaba daje mi znowu nikogo świecącego, więc szkoda, naprawdę szkoda, że nikt dobry jeszcze nam się tutaj nie trafił. Mamy niby Martensa. Denisow, nie, to są zawodnicy, których raczej nie będę używał tutaj praktycznie w ogóle. Ale ich do klubu oczywiście wyślę, może mi się przydadzą kiedyś. No i z tego też wszystko do klubu mogę wysłać. I przechodzimy do trzeciej paczki, na razie te dwie po prostu tragiczne. Nie chcę ciebie, Chińczyku, ale Szarawi jak najbardziej może być. No i zobaczmy, co trafimy w trzeciej paczce, przedostatniej dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie to ktoś dobry, bo chcę wzmocnić swój skład. No i zobaczymy, jest Salichowicz, a więc w sumie to nic specjalnego znowu, bo jedyne co ten zawodnik ma dobre, to są bodajże rzuty wolne i strzały z daleka. No ale przynajmniej jest to jakaś liga niemiecka i tam może z ligi niemieckiej kiedyś ten skład mi się tam uformuje i coś sobie złożymy. Joy Barton, QPR, absolutnie nie, bo to jest druga liga, no, angielska, więc skąd ja mam zawodników tam dobrych mieć. Ustawiam oczywiście tutaj strój, tak jak mówiłem. Chyba tam trafiłem jakiś stroj i zapomniałem oczywiście. Ja mówiłem, że mam zmieniać każdy strój, na jaki trafię, więc teraz zmienię. Mamy dwa takie podobne raczej stroje, więc dziwna sprawa, to oczywiście do klubu. Jeśli tam pominąłem te jakieś stroje, no to przykro mi, zapomniałem. Po prostu jestem zagoniony, chcę dla was nagrać ten odcinek i zająć się czymś innym, bo mam troszkę dużo na głowie dzisiaj. I tutaj ostatnia paczka, niech mi otworzy ją Falcao. Falcao jest naprawdę szczęśliwy dla mnie. I jest Falcao, więc lecimy. Ostatnia paczka, kogo nam da Falcao w tym odcinku? No na razie niezbyt wzmocniliśmy ten skład, raczej nikogo tam nie wsadzę do mojego składu. Ale zobacz, mamy Ralfa, a więc brazylijski środkowy pomocnik defensywny. Więc mamy trzech Brazylijczyków, co już jest czymś dobrym, bo mogę tutaj po prostu ten skład sobie ulepszyć. I tak też zrobię, bo już mam pomysł, jak ten skład ulepszyć. Dobra, no i tak w tym momencie wygląda nasz skład. Myślę, że naprawdę dobrze. Już więcej tych złotych zawodników tutaj jest. I no i co? Wprowadziłem tutaj Joazinho na lewą pomoc. Statystyki całkiem takie średniawe, no ale w końcu to złoty zawodnik, więc na pewno będzie lepszy od tego brązowego. Na ataku Wellington, czyli ten, na kogo tutaj najbardziej liczę z tej drużyny w tym momencie. No i na środku masy defensywnym mamy Ralfa. Takiego dosyć zwykłego zawodnika, ale bardzo dobre ma statystyki, jeśli chodzi o defensywę, więc myślę, że tutaj się przyda. Jeszcze na bramkę dałem tego Argentyńczyka, bo on tutaj ma zgranie z tym środkowym obrońcą Colotto. Naszym pierwszym przeciwnikiem w dzisiejszym odcinku jest Rashar84. Zobaczymy zaraz, jaki on ma skład. No gramy u siebie. O matko boska, ja już widzę po ocenie, że to jest niesamowity skład. To jest niesamowity skład.
No i powiedzcie mi, gdzie jest sprawiedliwość w tym, kogo mi losuje? No ja mam skład totalnie randomowy, a on tutaj bardzo, bardzo mocny skład. No i będzie niesamowicie trudno. No mam nadzieję, że wzniosę się na wyżyny i zdobędę tutaj 3 punkty. Bardzo ładna teraz kombinacja, ależ akcja teraz! Wellington! Wellington! I dobrze tutaj, szczęśliwie w sumie, a nie dobrze, mój przeciwnik. I w dalszym ciągu 0 do 0, jeszcze może nie. Już operuje moja drużyna. Teraz Guzman, no jesteś sam na sam, człowieku, sam na sam jesteś! Fantastycznie, Neuer jeszcze i znowu Neuer! No teraz dwie znakomite sytuacje, jakie miałem, ale niestety Neuer tutaj fantastycznie jak na razie wszystko broni. Dużo teraz w przypadku Joazinho 1-0! Joazinho, 42 minuta. No i według mnie sprawiedliwie obejmujemy prowadzenie, bo przeciwnik nic tutaj nie jest w stanie mi jak na razie zrobić, a ma no 100 razy lepszy skład, więc... Guzman do Wellitona. Wellington! Ajajajajaj! No taka ładna akcja, no i czemu Wellington tego nie trafił? Bardzo ładna tutaj kombinacja Guzmana z Wellitonem. Uwaga, Müller. Müller i Kolotto. Dośrodkowanie Müllera! Słupek jeszcze to wybij! Jeju! Wybij to jeszcze! Wybij to! O, wybij to! No. Ależ teraz szczęścia mieliśmy, ale w ogóle nie zasłużenie. Ale teraz Wellington, Wellington kontra Boateng. Wellington, Wellington, Wellington broni. Jeszcze, jeszcze będzie Joazinho. Joazinho, gol! 56 minuta. Co za obrót spraw. No co za kontratak tutaj. No i co za wykończenie Joazinho. Fantastycznie, fantastycznie to wykończył Joazinho. Don Real. Nie ma spalonego. Isak Cuenca. Isak Cuenca! Nie, to był Victor Alvarez, ale jak to zepsuł tutaj nasz... To jest chyba nasz prawy obrońca albo lewy. Czemu to... A, dotknął to Neuer. Przepraszam, przepraszam. Ładna teraz kombinacja. Wellington! Wellington! I dobij to, dobija! Guzman 0-3. Znaczy, czemu mówię 0-3, skoro gram u siebie? 3-0. Guzman... Joazinho, ależ ma tu miejsce. Joazinho. Joazinho, ależ się teraz zabawił. Joazinho, Joazinho. Ra! Nie, to czemu mówię Ralf, skoro to Isak Cuenca. Dobijamy teraz zdecydowanie przeciwnika. 0. Czemu znowu chcę to zamienić? 4-0. I chyba przeciwnik ma dość w tym momencie. Dokładnie tak, kolejny Rage Quit już w tej serii, drugi, no bardzo dobry mecz w moim wykonaniu, no zdecydowanie tutaj stłamsiliśmy tego przeciwnika, no i wygrywamy kolejne 3 punkty w lidze 10, mamy już tych punktów 9 i brakuje nam tylko jednego zwycięstwa do awansu, no i postaram się, żeby tym kolejnym zwycięstwem było to następne spotkanie, a tymczasem widzimy się za chwilę, ja tutaj muszę zrobić kilka roszad w składzie. Ibiszewicza. O, i tak chyba będzie dobrze. Salichowicza oczywiście, a nie Ibiszewicza. Dobra, i takim składem wychodzimy na drugie spotkanie w tym odcinku. Dobra, znalazło nam w końcu drugiego przeciwnika, bo przez dłuższy okres czasu nie mogło mi nikogo znaleźć. Rosario Junior, zobaczmy jego skład. Znowu skład z Ligi Portugalskiej. Praktycznie taki sam jak ten, z którym przyszło mi się zmierzyć w pierwszym odcinku. No zobaczymy, tutaj wiele zależy od tego, jak gra przeciwnik, bo jeśli jest słaby, to oczywiście jak najbardziej mam szansę, ale jeśli tutaj będzie ogarniał, no to może być trudno. Mam nadzieję jednak na 3 punkty. Joazinho. Dobra piłka do Ibiszewicza. Ibiszewicz. Ibiszewicz! Słupek! No kurde! Jeszcze Joazinho! Ajajajajaj! Victor Alvarez. Oj, 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 ależ strata teraz. Eder, Eder, Eder,
Eder! Eder! Ależ interwencja teraz naszego golkipera. Jeszcze złe wybicie z mojej strony. No i to nie może się tak skończyć. To nie może się tak skończyć! Uwaga, Wellington! Ależ teraz to zrobił Wellington! Wellington! 1-0! Pacili. Pacili, czy ma szansę z Sikierą? Nie ma raczej. Ale jednak Pacili, Pacili, Pacili! 2-0! Zbyt łatwo to idzie jak na razie. Sam się zdziwię zresztą. No ale w sumie to 10. liga, więc... no, czego innego można się spodziewać po 10. lidze jak amatorów. Więc w tym momencie 2 do 0. A w sumie 0-2. 0-2 dla Tomy Paczki. Mamy tylko rzut rożny. Salichowicz z rożnego. To jest dobre dośrodkowanie. I gol! Ibiszewicz! No, to uderzenie przełamało aż ręce tutaj golkipera mojego przeciwnika, którym jest chyba Rui Patricio. No i w tym momencie już znacznie, znacznie, bo 3 do 0 prowadzimy. Joazinho, ależ teraz podanie, Wellington, gol! 55. minuta, 4-0, ależ ładna tutaj, ładny kontratak, no i to podanie tutaj, nie wiem od kogo w sumie to było podanie do Joazinho, ale było po prostu fantastyczne i wielkie brawa dla wykonawcy tego podania. To był chyba Salichowicz, ale nie jestem pewien. Wellington, Wellington na Ibiszewicza, Ibiszewicz, Ibiszewicz, nie. Karny, lol. Teraz w ogóle straciłem rachubę, dlaczego. No ale nieważne, kto tutaj ma najlepsze karne. Wellington zdecydowanie. A więc Wellington sobie tutaj spróbuje strzelić kolejną bramkę. No i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Wellington! Spokojnie, w prawy róg. Bramkarz został w środku. W tym momencie jest pogrom 5-0. Niepotrzebnie końce. Wygrywamy kolejne spotkanie w Lidze 10. Mamy w tej chwili już chyba awans. 3 bramki Wellitona, 1 Ibiszewicza i 1 Paciliego. I w taki oto sposób awansujemy do Ligi 9. Wellington zawodnikiem spotkania. 594 monety za to zwycięstwo. No i statystyki znowu jasno pokazują, kto w tym meczu dominował. No i zobaczmy, ile zostaniemy monet za mistrzostwo Ligi 10. 2000 monet, więc za niedługo będziemy mieli już na kolejną paczkę. No jeśli wam się ten odcinek podobał, bo to już było na tyle, to oczywiście dajcie łapkę, skomentujcie. No jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie po więcej takich bądź lepszych materiałów. Czekam też na wasze jakieś tutaj opinie, sugestie co do rotacji w składzie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie, myślę, że w poniedziałek albo wtorek. Więc to by było na tyle. Jeszcze raz wam dziękuję. Mówił Goldzor. Pa, pa!